Plac budowy przekazaliśmy jeszcze w kwietniu wykonawcy, ale praktycznie roboty tutaj zaczęły się w maju tego roku. Cała budowa, całość prac została podzielona na dwa etapy. W ramach tego ostatecznego etapu takie dwa etapy wydzieliliśmy. Do końca zbliża się realizacja tego pierwszego etapu, czyli odcinka do ulicy 1 Maja. W tej chwili finalnym efektem tych prac jest układanie nawierzchni mas bitumicznych, nawierzchni podbudowy. W międzyczasie zostało wykonanych wiele innych prac, trudnych prac, bo to jest teren miejski, więc tutaj w grę wchodzą prace instalacyjne związane z kanalizacją, związane z odwodnieniem drogi. Te prace zostały już wykonane. Praktycznie do końca tego tygodnia będziemy mieć zamknięty ten pierwszy. W tej chwili jesteśmy na terenie drugiego etapu. Tak jak Pan wspomniał, po zakończeniu prac na tym pierwszym etapie do końca lipca, w sierpniu wchodzimy tutaj na ten teren, na teren ulicy Ogrodowej i prace tutaj są przewidziane do końca września. To w zasadzie na koniec inwestycji, na obydwu etapach zostanie położona warstwa ścieralna i to będzie zakończenie już inwestycji. Ale do tego czasu tutaj jest konieczna wymiana przede wszystkim instalacji sanitarnych, instalacji odwodnieniowych, deszczowych, jeśli chodzi o drogę. Przebudowa zjazdów, przebudowa chodników, ciągu pieszo-rowerowego, bo taki tutaj będzie. No i po wykonaniu podbudowy drogi, bo to jest przebudowa drogi, to nie jest tylko nakładka, to jest przebudowa drogi. Po wykonaniu podbudowy drogi efektem finalnym będzie położenie warstwy ścieralnej na całej długości. Koszt całej inwestycji wyniesie 3 751 000 zł. Firmą, która realizuje tę inwestycję, jest firma Skańska.